W takim razie dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym kulturalnym rozkładzie jazdy. Pierwszy raz w studio po 3 tygodniach, ale mam ogromną przyjemność przywitać nielada gościa. Moim Państwa gościem jest pani Katarzyna Sarnowska. Witam Panią bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogliśmy się osobiście spotkać. Jestem bardzo zadowolona i też witam Pana bardzo serdecznie. Witam widzów. Witamy bardzo miło wszystkich portalowiczów WLC.pl Lepsza Strona Nowocławka. Pisarka, osoba, z którą rozmawiam, to jest osoba wielu talentów. Ja troszkę słyszałem też z prywatnych rozmów od osób, które Panią zna. Dzisiaj będzie okazja trochę się też przedstawić naszym widzom i powiedzieć troszkę więcej. Pani tłumacz, do tego pedagog, do tego osoba o lekkim piórze, o czymś, czego mogą zazdrościć niektórzy literaci i pisarze. To z którą z tych ról lubi najbardziej Pani? To trudne pytanie, to znaczy od razu muszę sprostować, że pedagogiem byłam, w tej chwili już nie zajmuję się nauczaniem. I myślę, że wszystkie te role, to znaczy rola pisarza, tłumacza literatury i tłumacza przysięgłego, bo tym się zajmuję zawodowo, są bardzo ze sobą związane. I trudno mi powiedzieć, tak naprawdę lubię wszystkie te role i lubię, chociaż teraz mniej zajmuję się przykładem literackim. To jest taka bardzo specyficzna dziedzina, ale i bardzo trudna. Czyli obecnie głównie zajmuję się pisaniem i tłumaczeniem. No właśnie, o tym tłumaczeniu też pozwoliłem sobie troszkę doczytać, troszkę też dopytać, tak jak wspominałem. Czyli jest Pani wspólnym mianownikiem wielu, wielu rzeczy, które Pani łączyła lub łączy cały czas. Słychać też w głosie, że jest pewne niezdecydowanie, nad którą rolą tutaj się najbardziej pochylić. A w takim razie, co daje Pani największą satysfakcję? Może tak jeszcze. Myślę, że jednak pisanie to jest coś, co zawsze chciałam robić i teraz mam okazję się zająć tym na poważnie, bo podpisałam umowę z wydawnictwem Czwarta Strona, to jest filia wydawnictwa poznańskiego, tam między innymi wydaje książki Remigiusz Mróz i od tego momentu, kiedy podpisałam z nimi umowę, to stało się w pewnym sensie też moim zawodem, bo wcześniej to było bardziej hobby i bardziej robiłam to w czasie wolnym. Teraz poświęcam temu dużo więcej czasu i w związku z tym to jakby zaczyna zajmować taką najważniejszą pozycję w moim życiu. O tych pozycjach innych też na pewno jeszcze będziemy sobie wspominać w naszej rozmowie, natomiast chciałbym przejść też do opowiedzenia troszeczkę Pani jako pisarki. To jest taka ciekawostka zawsze, którą ja też często pytam osoby. Te historie są różne, jak zaczynały pisać, bo nasi portalowicze, nasi widzowie też są na pewno ciekawi tego tematu. Czy to jest tak, że kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu stwierdziła Pani sama z siebie, może warto pójść tą drogą rzeczywiście, że to może sprawić mi frajdy, to może sprawiać frajdę moim odbiorcom, moim czytelnikom? Czy ktoś w jakiś sposób Panią namówił? Jaka była Pani historia? Jakbyśmy tak na takiej osi czasu sobie wyznaczyli pierwszy moment dotknięcia z piórem i z pisaniem przez Panią. Ja zawsze chciałam pisać. Miałam, to znaczy ogólnie myślę, że najważniejsze w pisaniu jest czytanie, czyli ta miłość do książek. To jest taki punkt wyjścia. Ale zaczęłam pisać dopiero po studiach. To znaczy zaczęłam od wierszy. I te wiersze, jeden z nich wysłałam do
Gazety Pomorskie i tam otrzymałam taką no, dosyć pozytywną odpowiedź i to mnie zachęciło, żeby pisać kolejne. I koniec końców te wiersze złożyły się na tomik poezji, który się ukazał w roku 2000 i wtedy też ukazała się książka dla dzieci. No i wtedy tak stanęłam, to znaczy zastanawiałam się, czy poezja, czy proza, też zaczęłam pisać opowiadania i otrzymałam nagrodę w konkursie literackim w Poznaniu za opowiadanie, no i wtedy tak jakby to stwierdziłam, że to chyba jest jakiś znak, że to powinna być proza. I, no i zaczęłam pisać pierwszą powieść i tak to się zaczęło. Mhm. Czyli 20 lat minęło jak jeden dzień, można tak by sobie rzec, ponieważ mamy już rok kończący się praktycznie 2020, czyli mały jubileusz tej takiej poważnej, pisanej pracy przez Panią obchodzimy w tym roku. O tej nagrodzie w Poznaniu rzeczywiście też było dosyć głośno w internecie, bo też trafiłem na takie informacje przygotowując się do rozmowy. Nie padło to od Pani znajomych, ale myślę, że też specjalnie to był taki zabieg z ich strony, żeby też dowiedzieć się jak najwięcej rzeczy po prostu przed rozmową z Panią. No dobrze, czyli mamy krótką historię opowiedzianą. To w momencie, kiedy otrzymała wtedy Pani taką nagrodę, to poczuła Pani taki rodzaj spełnienia? Czy to było coś, na co rzeczywiście Pani czekała, czy raczej to jest, nagrodą jest liczba sprzedanych książek, to już tak bardziej materialnie, ale mam na myśli tutaj, czy po prostu nagrodą jest to, że ludzie Panią czytają dla Pani? Wtedy to było tylko opowiadanie, ale to była ogromna radość, że jednak jest, że to, co robiłam tak trochę dla siebie, że to zostało docenione, zyskało uznanie, to był też znak, żeby iść tą drogą, więc to w tym sensie było dla mnie bardzo przyjemne i to była taka ogromna niespodzianka, bo ja się zupełnie tego nie spodziewałam, także traktuję to w ten sposób. Proszę mi powiedzieć, bo to mnie też ciekawi, szczególnie odpowiedź na Pani, na to pytanie, które mam nadzieję, że za chwilę usłyszę od Pani. Czy pisarz, artysta, czy poeta, czy literat musi być osobą chaotyczną? Jestem ciekaw, co Pani na to powie. Albo może się dowiemy, jaką osobą jest Pani Katarzyna Sarnowska od razu. No, jeżeli jest to... Ja myślę... No ja jestem, niestety. Ja nie wiem, czy to jest wymóg, czy to jedno z drugim jest zawsze związane, ale niestety jakiś taki rodzaj artystycznego nieładu gdzieś chyba musi być. Musi być zachowany. I w jakiś sposób, nie wiem, czy... Bo też jest pewien tutaj taka sprzeczność, no bo pisząc powieści jest też wymagana taka żelazna dyscyplina. Więc ten chaos trzeba jakoś okiełznać, natomiast ten chaos na pewno jest. No bo też kwestia napisania powieści to, no bo często się tak myśli, że to jest jakaś inspiracja, że nachodzi nas jakaś natchnienie i no i siadamy i całą noc piszemy i rano jest gotowe dzieło. No, w większości przypadków to raczej się nie sprawdza i to rzeczywiście jest tak, że no, trzeba usiąść i trzeba spędzić dużo czasu i trzeba mieć tą dyscyplinę wewnętrzną. No, ale jednocześnie ten chaos też jest potrzebny, bo z tej
takiego chaosu coś powstaje. Trochę, tak, no od na początku był chaos, nie tylko na początku świata istnienia, więc jak się okazuje, jak ma powstać dzieło, to też jest na początku chaos, a potem z tego się rzeźbi jakiś rodzaj literatury lub sztuki, w zależności w jaki, no w czym się tutaj dana osoba porusza. No ja miałem historyka, który mawiał zawsze, że w liceum, który powiedział nam wprost, klasie humanistycznej, że woli pracować z osobami ścisłymi, ponieważ myślą analitycznie i jest łatwiej do nich dotrzeć. No było nam strasznie przykro z tego powodu, ale tak szukam właśnie takich analogii cech charakteru, które powinien mieć artysta. I tutaj ten chaos rzeczywiście trzeba okiełznać, jak pani wspomniała, bo z jakichś ram nie można wychodzić i trzeba się pilnować, że tak powiem delikatnie. To jakiej rady by udzieliła pani osobie, która myśli o pisaniu albo pisze i obawia się pokazać tego światu dziennemu i chowa to do szuflady? To myślę, że wbrew pozorom najważniejsza jest praca. Jeżeli ktoś chce stworzyć jakieś dzieło, mam teraz na myśli głównie powieść, no bo wiersz może nie wymaga aż tak wielkich nakładów pracy, to jednak trzeba usiąść i poświęcić temu czas, poprawiać, udoskonalać każdego dnia i a później myślę, że warto komuś pokazać i osobie zaufanej, takiej, która może coś wskaże, ale nie skrytykuje tak bardzo. Myślę o takiej konstruktywnej krytyce, bo chodzi o to, żeby nie podcinać skrzydeł, a jednocześnie wskazać drogę. Także to mi przychodzi do głowy, takie rady. Myślę, że będą one cenne, szczególnie, że odkąd mam przyjemność prowadzić program kulturalny Rozkład Jazdy, spotkałem się z wieloma osobami, które starają się pokazywać czy swoje pisanie, czy śpiewanie, czy grę aktorską, czy cokolwiek innego związanego z kulturą i sztuką na zewnątrz. I zachęcam do tego wszystkich. I takie osoby jak pani są, myślę, że też dobrym przykładem, że warto próbować po prostu. Dlatego też zwróciłem się z takim pytaniem. No dobrze, to tak sobie troszeczkę porozmawialiśmy ogólnie o pewnych kwestiach związanych z pisaniem. A zastanawia mnie też jakby ta druga strona, ta strona nie zawsze pozytywna. Czy zdarzyło się też tak u pani kiedyś, że na przykład był już było opowiadanie gotowe, a dwa dni czy tydzień później, czy jakiś czas później spojrzała pani na to jeszcze raz i powiedziała, no nie, tak to nie może wyglądać i zaczynamy od nowa albo poprawiamy tak dosyć wyraźnie i dogłębnie. Ja mam cały taki, nie wiem, zbiorek opowiadań, które pisałam na początku, które w zasadzie uważam, że już do niczego się nie nadają. Dawno do nich nie wracałam, ale w tym momencie jakby porzuciłam je i bo to były takie początki, takie wprawki i po prostu myślę, że pisząc to cały czas doskonalimy ten swój warsztat i to, co robiliśmy na początku swojej drogi, teraz wracając, to możemy nawet nie poznać, że to my tworzyliśmy to, że tak naprawdę tworzenie jest takim ciągłym udoskonalaniem i ciągłą pracą. I także jest trochę tego. Teraz już raczej nie wiem, może dostałam mniej czasu niż kiedyś. Także raczej już coraz bardziej świadomie to, co robię, piszę i w związku z tym raczej zabieram się już za takie rzeczy, które planuję skończyć i mam już wizję gdzieś, początku. Gdzieś tam na samym początku. No dobrze. Pani Katarzyno, mamy tutaj w studio jedną z pani dzieł, czyli Za sterami życia.
Jest to jedna z książek, która jest napisana przez panią. Nie chcemy, aby pani tutaj oczywiście streszczała zbyt mocno historii, bo zachęcamy również do tego, aby sięgnąć po pani książki. Natomiast w jakim nurcie jest to napisane? Możemy tutaj pokazać do tej kamery, dokładnie tak. Czego się możemy spodziewać po tej książce? To jest trzecia część tomu, trzecia część cyklu Nad jeziorakiem. Pierwsza część Rejs po szczęście ukazała się w zeszłym roku. Druga Serce za burtą w lutym tego roku i ta trzecia część ukazała się w sierpniu. I to znaczy te części można czytać osobno, to nie jest tak, że one trzeba zacząć rzeczywiście od Rejsu po szczęście, ale łączy te wszystkie książki, łączą postacie bohaterów. Jest to historia grupy przyjaciół, którzy przeżywają pewne trudności, troski i dzięki przyjaźni jakby to wszystko udaje się przetrwać. Czyli wspólnym mianownikiem jest przyjaźń też między bohaterami. Tak. Przyjaźń, no też elementy, bo tutaj widać na okładce elementy żeglarskie, tytuły też są żeglarskie, tak. Ale to są takie tylko wstawki, elementy. Tak. No i trzecia rzecz, która łączy te powieści, to jest miejsce akcji częściowe, znaczy nie całość, ale wiele zdarzeń rozgrywa się nad jeziorakiem, czyli to jest jakby taki trzeci element łączący te trzy powieści. No i będzie jeszcze czwarta, która ukaże się w styczniu, która już jest napisana, gotowa. Aha, już jest gotowa, bo tak. Chciałem też o to podpytać, bo też nie ukrywam, że o tą czwartą część, czy tą książkę, która dostałem informację, że jest w przygotowaniach. To fajnie, że już tutaj od pani wiem, jest małe sprostowanie, że już jest gotowa i możemy się spodziewać, kiedy je światło dzienne ujrzy. Znaczy ja jeszcze w zeszłym tygodniu, w weekend jeszcze pracowałam nad nią, nad redakcją, ale już teraz już jest w druku. I w styczniu ma się ukazać. Dokładnej daty nie znam, a też nawet jeżeli bym znała, to nie mogę. No tak, no to zdajemy sobie sprawę, że nie może padać. Także, natomiast znam tytuł, ale też nie wiem, czy mogę. No to na razie bez jakichś dokładnych szczegółów, ale będziemy informować, jeżeli książka się ukaże również na łamach naszego portalu, przypominając również naszą rozmowę, więc to na pewno będzie taka okazja. No ja mam nadzieję, że również będzie możliwe już wtedy spotkanie autorskie z panią, po prostu już w takich normalnych warunkach, do których przywykliśmy, a nie do których jesteśmy teraz niestety zmuszeni, bo to jest coś przykrego. Właśnie, bo chciałem też panią o to zapytać. Ja wiem, że to jest ciężki okres dla ludzi kultury, okres pandemii, ale też interesuje mnie, jak pani sobie radzi też, bo wiemy, że niektórzy miewają nawet stany depresyjne związane z takim zamknięciem w domu lub po prostu nierobieniem tego, do czego przywykli przez całe życie. To jak sobie pani jako pisarka, ja wiem, że pewnie ma pani jakiś swój kącik, w którym może pisać i nie musi gdzieś tam wychodzić na zewnątrz zbyt mocno. Czasami takie skupienie nawet się przydaje. Ale jak sobie pani radzi z tą niecodzienną sytuacją, która nas została w 2020 roku? Ja, szczerze powiedziawszy, to jestem domatorką, więc dla mnie to też jest... Może nie jest to aż tak dotkliwe jak dla osób, które lubią bardzo, są introwertykami i bardzo lubią być w dużej grupie ludzi. Natomiast no, jest to troszkę uciążliwe. No, ja uwielbiam jazdę na rowerze. Na razie jeszcze to można. No jeszcze tak. Dopóki lasy są otwarte. Tak. Poza tym no, joga, medytacja i też no, jest to czas na to, żeby pomyśleć o książkach, popracować nad książkami, także staram się patrzeć pozytywnie i też
Myślę o tym, że no pewnie zakładam, że do marca trzeba będzie się pomęczyć, a później już będzie pięknie. Może być. Jeszcze będzie pięknie. Mam nadzieję, że rzeczywiście ten marzec to będzie taki już ostateczny termin, no ale to zobaczymy. Co prawda dzisiejsze dane statystyczne mówią o znowu rekordzie niechlubnym, który pobijamy jako kraj w zakażeniach, no ale już tak jak wspomniałem, to nie jest tematem naszej rozmowy. Dobrze, pani Katarzyno, to chciałbym jeszcze pod koniec naszej rozmowy zapytać, czego pani życzyć na najbliższe lata, oprócz wydania oczywiście rzeczywiście w styczniu a kolejnej książki, ale też na kolejne lata, oprócz zdrowia, wytrwałości, pomysłów w pisaniu, to co by się przydało jeszcze? Myślę, że chciałabym napisać jakąś taką świetną powieść, i która trafi do wielu czytelników. Mhm. To jest spełnienie moich marzeń. Także myślę, że to by mi się przydało. To, jeżeli... No z pewnością. Rzeczywiście to by było chyba marzenie większości pisarzy, żeby tak było faktycznie. W życiu codziennym się to sprawdziło. No tego z całego serca pani życzę. Tak jak wspomniałem, będziemy informować, jak tylko książka się ukaże, na naszym portalu informacje. Nasza rozmowa będzie dostępna również na YouTubie i nieraz jeszcze na stronie WLC. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za przemiłe spotkanie dotyczące pani osoby. Myślę, że to było bardziej spotkanie też biograficzne, aby trochę też opowiedzieć naszym widzom o pani jako lepszej stronie Wrocławka, bo tak się portal nazywa, więc oby jak najwięcej takich gości w programie Kulturalny Rozkład Jazdy. Dziękuję pani bardzo, ja serdecznie zapraszam za tydzień. Kto będzie gościem? Na razie zostawimy niespodziankę, ale mogę powiedzieć, że walczymy o to, żeby w nim był bardzo znany aktor. Trzymajcie kciuki, żeby się udało.